Witam Was tutaj, cześć i czemu Alizonasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii City Skylines PlayStation 4 Snowfall. No i tak, zaczynamy od problemów z kotkami. Małe miasto, raptem prawie 4000, a kotki to nie miano. No, gdzie mogą się dobić kotki? Przemyślę, widok informacyjny. Właśnie przejrzałem sobie cały widok i utknąłem na tym. Ale spokojnie, mam pomysł, co zrobimy. Zacznijmy od tego. Skończymy na tramwaje. No i tak, pierwsze to na pauzie. Oczywiście to później sobie przebudujemy, ale ze względu na to, że mamy dzisiaj zbudować tramwaje, a nie bawić się tym, zbudujemy tylko taką podstawową wersję tego, co bym chciał zrobić później. I teraz tak, czy mi się to uda? No właśnie. No ja bym chciał to zrobić tak idealnie. O! W ten sposób. I teraz tak. Tutaj. To sobie wyburzymy. Swoją nogą odcinek trochę się później pojawił, bo ciężkie teraz tygodnie są. Koniec, mamy końce miesiąca, to wiadomo jak to jest. Jeszcze jak się teraz zaczyna styczeń. Czy jakiś styczeń, grudzień. To nie za ciekawe. No dobra, dzisiejszy plan na odcinek to zbudowanie tramwajów. W końcu. I to sobie wyburzymy i powinno to wszystko ładnie tutaj działać. Jeżeli tu jeszcze poczelimy sobie tą wystawę. No i tak, weźmiemy podniemy. A to miało być równo, halo. Nie. Jeszcze? Nadajmy na to, że jest taki odstęp. Dobrze. No i tak, i teraz robimy sobie tak, raz wyjazd. Bardzo. I dwa wyjazd. Oczywiście jak najbardziej zaokrąglony jest lepszy. W ten sposób. Tu sobie zaokrąglimy na samym końcu, aby mieli jak zawrócić. Chyba, że się nie uda. Ej, to zawsze się udawało. Dobra. Zrobimy ciekawszą wersję. Proszę bardzo. No i tutaj. Tutaj tak podczepimy i w drugą stronę, aby te ciężarki miały jak wjeżdżać. Czyli tak i tak. Dobra, mamy to. Odcinek się pojawi pewnie w piątek. Ten, co teraz oglądacie, czyli jutro. Z mojej perspektywy. No i co jeszcze? Dobra, włączamy czas. No to się nam tutaj zjeżdża. No ale później powinno już to wszystko dobrze działać. Swojego, nie wiem czy wiecie, ale spojrzałem sobie tutaj i autostrady nie są łącznie rano. To dobra wiadomość. Nie widziałem o tym. O, ale rozładowało się nam tutaj korek. Chyba to był dobry pomysł. No ale zobaczymy później, jak to będzie wyglądać. No tutaj wiadomo, że będzie dużo ludzi teraz przejeżdżać, ale to tylko chwilowe. Czy my dużo wydaliśmy na pieniędzy? No trochę był. Trochę zeszło pieniędzy. Później oczywiście sobie podciągniemy tutaj jakieś, zrobimy zjazdy, wjazdy i takie tam. Ale dziś zajmujemy się już bez zbędnych wstępów w tramwaje. Tak, tramwaje. Czas na tramwaje. Byśmy sobie gdzieś to postawili. Tylko to dużo miejsca zajmuje. Nie wiem, gdzie to stawić jakoś najlepiej. Wiem, że dobrze wstawić to, o, właśnie w takich miejscach, ale to jest droga, ja bym później chciał nią wyjechać jeszcze dalej, to nie. Nie, tutaj też nie. Może tutaj jakoś nie będę zbyt miał problemów. Dobra, jedziemy tutaj. Będą tramwaje już wkrótce. Przesuwamy tramwaje i się ciągną.
Przyciągnijmy sobie dalej w drogę. Iść tak dotąd. No i nie. I źle. O, dobrze. Tak, fundusz. Standardowy patent. Standardowy patent, aby nie zdenerwować. Dobra, spokojnie. Nie włączymy stopera. Czyli co, dzisiaj to znaczuje? Powiedzmy, że nagrywam już 10 minut. Czyli zostało mi jeszcze jakieś 10 minut. Oczywiście mówimy w przybliżeniu. Nie, tutaj też stanę sobie sklepy. Niech mają, a niech się cieszą. Tak, i tu sklepy. No i tak, tramwaje chcę sobie przypuścić przez te obydwie dzielnice jakoś. Ojejku, co ma ludzi, że nie masz wody? Już, masz. Proszę. Nie marudź. Don't marudź. O, i tu jest świetne miejsce, aby przeprowadzić, mówię wam tak. Tutaj tramwaje w ten sposób. O. W ten sposób możemy. Primo. Zmienić tutaj tą drogę. No póki co na taką zwykłą. Ale te tramwaje będą od razu wyjeżdżać tutaj w tą strefę. To bardzo nam pomoże z korkami przyszłym. Jakby jakieś rozwiązania tu wejść. No i tak, taki tramwaj można przypuścić dzięki temu przez całą tą strefę. Tu się skręcił, ale nie mam żadnego pojęcia, jak przejechać na drugą stronę bez zbędnych problemów. No, zobaczmy, jeżeli weźmiemy to. Nie ma świateł. No tu jedziemy. No to jak nie ma świateł, myślałem, że się światła pojadą. To w takim wypadku jedziemy tak, tu sobie tramwaj skręci. Tędy sobie przejedziesz. Wody wam brakuje, zaraz się tym zajmę. Najpierw tramwaj, później ludzie. Nie, aż tak tego nie potrzeba. I dotąd. Dobrze zmierzyłem? Dobrze. Woda. Już dodajemy wam wodę. Proszę. Proszę. Jakoś takie trochę krzywo wyszło. No, ale na razie tutaj i tak nic nie ma. No i tutaj małe sklepiki, niech się budują. Czy tu jest dzielnica? Jest dzielnica, czyli jest dobrze. Tutaj póki co to nie jest w dzielnicy. Zajezdnia ta tramwajowa została wydziedziczona. Tu będzie. Później. Tu coś będzie. Nie wiem jeszcze co, ale coś tu będzie. No i tak. No i mamy wtedy też jeszcze tramwaje puszczone. I co, on sobie tak by jechał? Przez to wszystko? No tak, niby możemy to już tak zrobić, ale ja mam sentyment do pętli tramwajowych. I bym jedną sobie tutaj chciał wybudować. Taki mam sentyment, że lubię to jednak robić. Żeby wyglądało to jak w praktyce. Tu byłoby stąd dobrze pociągnąć. O. Wiem, że to trochę dziwnie będzie wyglądać, ale dobra. Weźmy sobie tak. Tak. Trochę dziwnie wyjdzie, ale dobra. I tutaj jak najmniejszy skos. Tak. Update. I coś jest nie tak. Nie, wszystko jest dobrze. No to możemy puścić naszą pierwszą linię tramwajową. Już zaraz. Zróbmy sobie to na pauzie, budujące napięcie, aby to wszystko mogło przejechać. Okej, może być. Pierwszy przystanek. Czy tutaj? Czy może tutaj? Pod szkołą. Albo nie, nie ma. Bardzo lubią te tramwaje. Kolejny tutaj. Widzę, że im się spodobało. Już to ja wiem.
Tędy. Tu sobie przejedziesz. Minus tramwajów, jak na takiej drodze, że tylko potrafią ludzie przejść do przystanku przy przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie jest łączenie z inną drogą. To taki trochę leciutki minus. Ale przy takich zwykłych to już tak nie jest. No i tak, puścimy sobie do tu dwie linie tramwajowe, no bo w dwie strony. No i tutaj, i tu finish. Dziękuję bardzo. I drugą linię w przeciwnym kierunku. Ja będę się z tego samego miejsca zaczynać, jak mi się uda ustawić. O, dobrze. Mamy. Pierwszy przystanek. Drugi przystanek. Kolejny. Jedziemy. No to dzisiaj nareszcie tramwaje sobie puścimy. Już tyle dni ma Snowfall, a my dopiero tramwaje. W weekend pojawi się oczywiście kolejny odcinek, prawdopodobnie to będzie niedziela i sobie zrobimy ogrzewanie. Prawdopodobnie od razu ciepłownie. No tutaj jestem zadowolony bardzo z tego przejazdu. Czy tu im sobie dać przystanek? Nie, nie będzie masz tacy wredni. Czekaj, tutaj masz przystanek. Tu można zrobić w innym miejscu w sumie. Można zrobić tu. Później tu. Tutaj. Tak, żeby było jakieś rozmiecenie. Tutaj. Nie. Nie tutaj. Tutaj. I tutaj. I finish to, jak trafimy. Trafiliśmy. I jeszcze jedną rzecz zrobimy. A mianowicie zmienimy tutaj kierunki, bo będą się robić problemy tutaj. Dobrze. Jest dobrze. Jedziemy. Tramwaje wyjeżdżać. Dajcie mi to. Jest, pierwszy tramwaj wyjechał. I oto i nasz pierwszy tramwaj w naszym Avizonosz w mieście. Właśnie, możecie wymyślić nazwę na miasto. To się na pewno przyda. Dobrze. Jest, pierwszy tramwaj. Czekaj. Co ma nudzisz? Jest dobrze. Jakoś te tramwaje wjeżdżają, co nie? Dobra. O! Jak już jesteśmy na tym etapie, a nie mamy jeszcze taksówek, no to jeszcze może taksówki dzisiaj wkleimy. Stać nas. Znaczy nie stać, ale będzie nas stać. Później zmienimy sobie nazwę. Inni, jedziemy. Jedziemy naszym pierwszym tramwajem. Póki co mało oczekujących, ale jak widzieliśmy, jak dużo ludzi się cieszyło z okazji tego, że są tramwaje, to... O! Ten tramwaj wybrał tą linię. Ciekawe, pierwszy tramwaj jedzie drugą linią. Tutaj to raczej nikogo póki co nie będzie, bo nie ma tutaj jeszcze przejazdu, ale to jest przyszłościowe bardziej przystanek. No dobrze, no i sobie jedziemy. Już są ludzie, zobaczcie. Pokaż. Dwóch ludzi już jest. Czy na kolejnym przystanku ktoś już będzie? Powiem wam, że jestem zadowolony z tych tramwajów. Już są ludzie. Ale ledwo co wyjechały. Może jest zachęta do tramwajów w Snowfallu. Co te samochody tam robią? Halo. Nie jest do zawracania. To jest, żeby nie zmarnować pieniędzy. No nie, no ludzie już wchodzą i czekają na tramwaje. To fajnie. To bardzo dobrze. Pętla jest po to, aby mieli łatwy przyładunek z jednego kierunku do drugiego kierunku tramwajów. Jak ten czas? Jeszcze chwilę mamy. Może jeszcze dzisiaj w taksówki byśmy zainwestowali. Ale jestem zadowolony, mamy tramwaje w końcu. I jedziemy naszym wiaduktem, który budowaliśmy w ostatnim odcinku. Właśnie, tutaj trochę zmieniłem. Już nie ma problemów z korkami. Tutaj po prostu jest przejazd i jest wjazd. Tak. Tak powinno już nie mieć problemów. Dzięki niemu tramwaje też tak sobie przejeżdżają. Ile też to będzie... Pierwszy tramwaj, 11 ludzi. Właśnie, ile ty możesz mieć maksymalnie? 90. Autobus? Ej, autobus, stój! Złap go. Ej. 30. No to takie 3 autobusy połączone na szynach, które nie stoją w korkach teoretycznie. Nie, to mi się podoba. I jeszcze ich dużo tutaj jeździ. Ale zaraz wjedziemy w moją główną zabawę.
czyli wjedziemy w miasto. Póki co objeżdżamy je. Co? Aha, tu jest przejście niewidzialne. Przejście dla pieszych. No, dobra, może być. Tutaj ktoś już czeka. A i tu ktoś dojechał. Tramwaje swoją drogą mają to, że bardzo dużo ludzi później mniej jeździ samochodami. To jest świetne. No dobrze, jedziemy. Co tu się dzieje? 65 ludzi. No, to ja rozumiem. Pełne przystanki i tu bez bugów nawet. Tramwaje póki co bardzo się bagują. Pełen tramwaj, ludzie się nie zmieścili. Co oni tutaj robili? Bardzo ładnie się przejeżdża tramwaj. Ale ile tu ludzi czeka? Zaoszczędzone samochody. 100%, ale jeszcze nie jest aż tak. Nie, no tramwaje, no hitem jesteście, hitem tego odcinka na pewno. Tu jest mniej ludzi, no bo tutaj autobusy nieźle sobie radzą. I tu już jest mniej ludzi, ale widzę, że te obydwie dzielnice, to połączenie to jest hit. O, tu był bug na przykład przystanka tramwajowego. Nie wiem też czemu, może wyślę do Kolosar. Znaczy nie do Kolosar, ojejku, co ja, z komputerem. Do Paradoksu. Bo to strasznie to się laguje, a już dodatek ma dosyć długo i nie ma cały czas nowej aktualizacji. Nie zauważyli tego. Albo nie wiedzą, co z tym zrobić. No i tak, tutaj są póki co, jak widzicie, kotki. Zaraz z tym coś zrobimy. Nawet wiem co. Bo już to robiłem na swoim mieście. Na Intrze mogliście zauważyć, że już się bawiłem tramwajami trochę. No dobrze, przejechaliśmy się całą trasą. Sprawda jeden kierunku, ale jednak. No i tak. Tutaj później sobie postawimy stację metra, jakby coś, aby to jeszcze lepiej wszystko działało. No i tak, tu sobie podczepiamy w ten sposób i jeden przystanek przestawiamy tutaj. O, proszę bardzo. Czy ten tramwaj teraz tutaj... Co? Mój mózg się kraszuje. No dobra, nieważne. Nieważne, co te tramwaje sobie tu wymyślają, ważne, że mają działać, zarabiać i takie tam. Mam nadzieję, że będą dochodowe. Tak jak metro. Tak, coś takiego sobie robimy. Tu możemy dać przejście. Dojście. No tu jest przystanek tramwaja, no to musicie mi do niego jak dojść, to nie? Ej. Dobra. Jeżeli byśmy zrobili... O! W ten sposób. Idealnie. Możecie iść na tramwaje. Dobra. Sprawdźmy teraz. Jeszcze raz wejdźmy w nasze tramwaje. Cały odcinek przejdzie na tramwaje. Nie tak miało wyglądać. Mamy 22 tysiące? Czy mi się dobrze... Tak! Mamy tyle pieniędzy. No to zainwestujmy w taksówki. Postawmy je gdzieś tutaj obok. Obok. Może... O, obok tego, bo już tu są takie rzeczy, to niech tutaj też będą taksówki. I jest, pierwsze taksówki. Jedziemy. Nie wiem, jadę z przesady. I obok tramwajów. I postawimy sobie coś takiego. Naszło mnie coś. Tutaj bazę taksi, patrzcie. I sobie będą mogli ludzie czekać. Na tramwaje, czy na taksówki, jak przejdą. Oczywiście najpierw muszą dojechać taksówki, ale jak już dojadą... I jeszcze jedną bazę taksy byśmy gdzieś postawili tutaj. W centrum, później sobie pociągniemy tu tramwaje. Tak, tu tramwaje to będzie też hit. I ja wam to mówię. Dobra. I jeszcze byśmy postawili sobie gdzieś przy tym przejściu dla pieszych. Może w tej nowej dzielnicy. Domek się ulepszy, tego nie będziemy wyburzać. Czemu? Tu by tak świetnie pasowało pod tym. No dobra. No nic, tutaj będziesz. Jak tam ruch? No nie jest tak tragicznie, chociaż jeżeli ulepszymy później tę drogę, będzie lepiej.
Coś jeszcze tu mieliśmy zrobić? Tak, tu są tramwaje, na razie nic. O, wiem co. Obsadzimy to jakimiś ładnymi drzewkami. Co to jest? Drzewo liściaste? Nie. Bóg? O, może być Bóg. Bóg w śniegu? Chyba nie pamiętam. Ale jakoś ładnie wygląda na co jest, to obsadzimy sobie. Proszę bardzo. Abyście mi nie pisali później w komentarzach, w tej sezonie w ogóle nie stawiasz drzew, to proszę bardzo, czekaj na odpowiedni moment, jak już będzie dużo pieniędzy, by wydawać je bezcelowo. Znaczy, no, z celem, ale... Ale to nie jest niezbędne. Tutaj możemy się stawić, na pętli, proszę bardzo. Na pętli tramwajowej to naprawdę nie... Tutaj się nie będę czepiać, zostawiamy tu. Tutaj. No i póki co może to tak wyglądać ta pętla. No, od razu lepiej. Od razu będę mieć jaką miniaturę stawić. No i tutaj jeszcze możemy poustawiać. Co tutaj jeszcze jest? A, bo tutaj, no tak, jakoś ludzie muszą dojechać samochodem, patrzcie się. Dobra, i zobaczmy jak tam tramwaje się spisują. O, chodź tutaj. 91%, 26 ludzi, czyli jeszcze nie są pełne statystyki. A ty? 39, tak, no to jeszcze statystyki nie są pełne, ekonomia. Tak, po 10. Przychody. Przychody, tramwaje, 148 zł. Jak na początek, jest nieźle. Taksi już 8 zł. Dobrze. A to wszystko jest na minusie, cały transport. No, to będziemy dążyć do tego, żeby wyjść na plus, ale bez samolotów i metra to się nie uda. Ale tutaj to chyba to idealnie działają te tramwaje. To naprawdę... A, właśnie, chciałem sobie przestawić. Autobus, ten tutaj, który jedzie, aby miał tutaj przystanek jeszcze. Tutaj. Jakby go tak tutaj wciągnąć, aby... Może tutaj przystanek i tu przyszłościowy, okej. Żebyś mi tutaj odezwał ludzi. Taki będziemy mieli centrum przeładunkowe póki co. No póki tu nie wstawimy, o, tego, dworca autobusowego. Już dzielnicę przygotowaliśmy, jakby coś. Tak, zaraz będziemy kończyć, bo już wyszło nam znowu pół godziny. Ale mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek. Dziś zrobiliśmy dosyć dużo rzeczy. Postawiliśmy tramwaje, na które już tak dosyć długo czekaliśmy. No, odkąd się Snowfall pojawił. Ale ciekawe to blisko. Zrobiliśmy naszą pętlę pierwszą. Niepotrzebną, ale na pewno się przyda dosyć dobrze, ponieważ mamy tutaj obok taksówki też zainwestowaliśmy. Przystanek autobusowy póki co do przemysłu. Później tu sobie jakoś pociągniemy te tramwaje. I myślę, że im też się spodobają. No i zbytnio nie zbudowaliśmy naszego miasta poza tramwajami dzisiaj. Może. Dobrze, to rozbudujmy. Żeby nie było, że nic nie zrobiliśmy. Że nic nie przybyło ludzi. Proszę bardzo. Podczepmy sobie tutaj więcej ludzi. Aby nie było, że nic nie robiliśmy w dzisiejszym odcinku. Aby nie było, że były same tramwaje, chociaż są bardzo ważne, ale... Nie może to tak wyglądać. Już są, już jest. No i mamy nasze tramwaje, które jeżdżą. Tutaj jeszcze raz przypomnę, zmieniłem to trochę. No i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek nam się podobał. O, tu jeszcze jest bardzo taksi. Możecie zostawić łapkę w górę, to też motywuje do kolejnego nagrywania. No i jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, możecie subskrybować i zostawić dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Z Cities Skylines. Cześć!